kochani, dzisiaj nagrywamy drugą część. Pomyliliście w padażu basenu ze względu na to, że Jutka nie było, Ostrego nie było. Zaczynamy dzisiaj troszkę w innej formie. Będą takie a la quizy o nas. Jestem mistrzem quizów, naprawdę. Quizy to jest moja specjalność. Serio. Zobaczymy, czy znacie mnie i Werę przede wszystkim, bo wy nas w ogóle nie słuchacie, także... Czy się spokojnie już wpadasz? Zaczynamy i pierwszą osobą, która będzie opowiadała, jest Ostry. Serio? Bo zawsze... Inaczej. Jak wiecie, teraz jestem bardzo dobry w piłkę nożną, nie? Nie, no jest dobra, akurat jest dobry, no. I pytanie jest takie, czy od zawsze byłem dobry? Czy na przykład był moment, w którym na przykład byłem słaby, albo może byłem najgorszy? Pytanie jest, czy zawsze byłem dobry w piłkę? Odpowiedź jest tak lub nie. Tak, byłem bardzo dobry, nie, byłem zajebisty. Takie są odpowiedzi. Co kurde, pomyliłem! O, Krzesio, pada! A czy ja znam to, ja wiem, nie! Ostry, jak był mały, wcale nie był dobry. W sensie na bramce byłeś całkiem niezły, ale w ogóle byłeś słaby. No generalnie jak byłem mały, to byłem najgorszy w drużynie. Grałem w drugim zespole i jeszcze na ławce na początku sam jak zaczynałem. No i myślałem, że jak strzelam w słupek, to jest rożny. Czy miałem więcej niż 11 dziewczyn? No dobrze, ale liczymy 11 pod kątem jakim? Że też takie tygodniowe, że hej, będziesz ze mną chodzić, czy... No, no a to jest dziewczyna, czy nie? No właśnie, pytam się ciebie. Ale kurwa, na przykład... korzystał każdy chłopak w Ursusie i pisał do każdej dziewczyny i co drugi dzień inna dziewczyna była swoją dziewczyną. Ona do tej pory wierzy, że to inni osoby pisali. Nie. Jakby kłamał, to by powiedział jakąś okrągłą liczbę, czyli na przykład 10. Wiecie o co chodzi, nie? A tu jest sprecyzowana 11. Julka kazała się przed filmem przygotować, więc się przygotowałem, przemyślałem, policzyłem. Ja kilka pamiętam. Go! Ostry, wpadasz. Nie, nie, ja liczyłem, no nie, no nie, ja 6 naliczyłem 10 sekund, na pewno miałem. No nie, się kończy k***a na dwóch więcej. No nie, no co ty? No serio. Naprawdę? Ja! To zobaczymy, czy mnie znacie. W czwartej i piątej klasie podstawówki trenowałam piłkę nożną. Co trenowałaś? Piłkę nożną. Piłkę, ręczną! Ręczną! No, no właśnie. Teraz ważne pytanie jest do was. Czy byłam taką dziewczyną, co biegała wokół pola? Czy byłaś taką dziewczyną, co nie biegała wokół pola? Byłaś skrzydłowym? O, skrzydłowym czy... obrotowym. Czy stałam na bramce? A można dać jakąś czasową odpowiedź, że grzałaś ławkę? Serio, bramka? Na bramce stałam? No, na bramce stałam. Co? Na bramce stałam przez 2 lata. Hello! Ale potem fun fact był taki, że rodzice mi zabronili już trenować, bo tak, co tydzień wracałam z wybitym palcem, miałam oko podbite, nie wiem, źle stanęłam i coś mi się stało z nogą. Wiesz, ty się wszystkiego boisz, jak się do siebie coś rzuci. Bo ja trenowałam ręczną, bo... Chłopak się podoba. Tak, no! Właśnie ten trener był bardzo przystojny. Znam moich przyjaciół, za każdym razem na każdym pytaniu wpadam do wody. Jak byłam mała, to chciałam być nauczycielką, archeologiem. Archeologiem, stary. Pamiętajcie, archeolog, że jej rodzice są nauczycielami. Ale kiedyś byli archeologami. Nie no, Wery dziadek był archeologiem, dlatego Wera mogłaby chcieć, nie? Był? Nie. Może być podchwytliwe, bo Wera jest bardzo inteligentna i ona pierwszą jedynkę dostała w trzeciej klasie liceum. Archeolog to zielony? Nie! No, ja się czuję już teraz mega mocny w te. A wiecie czemu chciałam być archeologiem? Bo żeby szukać dinozaurów. Chciałam być Indiana Jonesem. Aha, czy ty chciałeś być archeologiem? Aha, no to był archeolog. To mi się udało. Ja myślałem, że to jest nauczyciel. Julka, ty mogłabyś zadać pytanie, czy chciałaś, czy jak byłaś mała, chciałabyś być syrenką? Ja jestem syrenką. Ona do teraz chciała być syrenką. Jest syrenką. Ja jestem syrenką, Julka i wychodzi z wody. Ja mam szybkie pytanie też. Jak wiecie lub nie wiecie, kolekcjonowałem piłki Adidasa i czy w mojej kolekcji było więcej niż 147 piłek? Nie, no to jest beznadziejne pytanie. Jest ultra trudne pytanie, bo nie pamiętam. Ale naraz? W jednym momencie? Czy po prostu Krzysiek się przewinęło? Naraz. Ale... O, to jest ciężkie pytanie. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że Krzysiek ma jakby 2 pokoje w Błaszkach i zawsze tam był syf, ale ja sobie nie przypominam, żebym widziała tyle piłek. Generalnie chciałbym powiedzieć, że już tak nawet wy nie wiecie, on nagrał taki film o swojej kolekcji na kanał. I ja nie pamiętam, jaka tam była liczba, za jasną cholerę. Ale było ich dużo, bo tam było takie ujęcie z drona, jak Krzysiu siedzi pomiędzy, leży pomiędzy piłkami i tych piłek było bardzo dużo. No. Zielone więcej, czerwone mniej. No nie! Kiedy miałeś? Ile? Kiedy miałeś? 160. Tak, kiedy? Jak tam chyba mówić 141. Ale na tym filmie nie miałem najwięcej piłek w swoim życiu. Kurde! Dawaj, Ostry. A kurde, ja nie mam. Możemy od ciebie? Dobra, ja mam pytanie. Nie, nie mam. Proszę państwa,
Jak byłem w gimnazjum, to chodziłem do chóru. Do chórku takiego muzycznego. I byłem mega dobrym performancem. Taki, jakby robiliśmy tam różne takie skecze, takie... jak to się nazywa? No o, spektakle, dokładnie. I dlatego ty byś była tym archetypem, nie? I pytanie brzmi, tam grałem główną rolę, czy raczej grałem takie... takie piąte... Drzewo z tyłu. Takie piąte koło wozu. Bo pragnę powiedzieć, że bardzo dobrze śpiewałem. Aj, ale to jest prawda. Ja z Ostrym chodziliśmy do kościoła co tydzień i sobie śpiewaliśmy. Główna rola w filmie to jest kolor zielony, dlatego że jest główna, a... no, to jest czerwony, no. Julka, no co ty? Rzucaj ją. Poczekaj! Oni wszyscy byli w chórze, Ostry też w ogóle nie wiem jakim cudem tam był. Jak oni wszyscy, wiecie, robili energiczne ruchy, klaskali i coś tam tańczyli, to Ostry przy nich wyglądał tak. Całe życie miałem jednego pieska i musiałem... Tego bulldoga, co ktoś zostawił? A w ogóle właśnie, historia o bulldogu znajduje się na moim drugim kanale. Zapraszam na Czajnik 2.0, widzowie, wbijajcie, subskrybujcie tam częściej teraz filmy też z całą ekipą. Dobra, coś wymyślę później. Dobra, moja historia później. Dobra. Kiedyś wam opowiadałam, że jeździłam bardzo często, praktycznie co wakacje na obozy, ale mój pierwszy obóz był z Harry'ego Pottera, to wam powiem. Miałam na nim chyba 8 lat. To też jest taka smutna historia, bo ja bardzo tęskniłam za mamą i płakałam i chciałam, żeby rodzice po mnie przyjechali i teraz pytanie do was jest takie, czy, a to była Krynica Morska, czy przyjechali po mnie i mnie zabrali, czy mnie zostawili tam? Pamiętajcie, że to są moi rodzice i to jestem ja. Byłaś na obozie Harry'ego Pottera w Krynicy Morskiej? Przecież Harry Potter to w Hogwarcie. To jest mega proste jakby. Nie przyjechali po mnie. Co? No! No! Przecież twój tata zawsze po ciebie przyjeżdża! Nawet teraz, tak na 8 lat na pewno bym ją przyjechał. Dobra, ja mam, jesteście? Jak byłem mały, nie pamiętam ile lat, grałem w KS Ursus, pojechałem na kadrę Mazowsza, dostałem powołanie. Przyjąłem tam 4 bramki na meczu i chcieli mnie gdzieś dalej, ale ja byłem mały i spanikowałem i się wystraszyłem i uznałem, że nie jadę, bo był za wysoki poziom i nie chciałem. Czyli to jest prawda albo fałsz? Prawda albo fałsz. Mogę powiedzieć jedną chociaż, nie? Bo 4 to jest trochę dużo. Okej. Okay. W sensie byłem na kadrze Mazowsza, ale byłem ultra i nie strzeliłem żadnej bramki jakby tam. Nie no, tam nie byłem jakiś ultra dobry, ale mam jeszcze jedną historię. No to ja mam znowu pytanie z odpowiedzią A i B. Aha. Moje największe sukcesy osiągnęłam w A. Czasie, nauce, A? B. W sporcie. Która i była w nauce i w sporcie, dobra. Jest jakaś ukryta odpowiedź C? No jest. Jak definiujemy osiągnięcia? Tak jak Vera je definiuje, stary. Tak. Tak. Gdzie Vera więcej osiągnęła? W nauce czy w sporcie? A kurwa, do woda do oka nie spada. O, zdania są podzielone. Ale co to było zielone? Dobrze, nauka. Zielone to nauka? To ja zmieniam sport. Nie, nie no. Ej, no bo nie wiedziałem. Nie, no, ja też nie wiedziałem za archeologię. Łatwo. Ile miałem złamań w życiu? Zielone to jedno, czerwone to 3. A jest ukryta odpowiedź trzecia? No przecież nie ma, dał 2. Głupi jesteś, takie są zasady. 3, 4. Ha! Yes? Ale plan. Spokojnie, Olona z ręką. Olona z ręką, spokojnie, ona tutaj dopłynie. Pytanie mam jeszcze jedno fajne. Bo ja wynosiłem flagę na Euro 2012. A na meczu Polski z kimś tam? Czy B na meczu Rosji z kimś tam? 3, 4. To był mecz Polska-Rosja. Nie uznaję odpowiedzi, a ty To był bardzo słaby mecz, nie pamiętam z kim oni grali, bo to był mecz o pietruszkę, oni chyba we dwie drużyny już odpadały, ale jedyne co pamiętam to, że jednym z takich piłkarzy najpopularniejszych wtedy był Arszawin i wy nie wiecie kto to jest, więc wyobraźcie sobie jaki poziom to był mecz. W Arsenalu grał, on był dobry kiedyś.